otrzymała kapturek z czerwonego aksamitu. Zawsze go nosiła od tego czasu i dlatego była nazywana czerwonym kapturkiem. Pewnego dnia mama wysłała czerwonego kapturka w odwiedziny do chorej babci. Dała mu koszyczek z ciastem i winem i upomniała dziecko. Schodzi ze ścieżki prowadzącej do domku babci. Ścieżka prowadziła przez las, w którym żył zły wilk. Gdy czerwony kapturek przechodził po łące pełnej przepięknych kwiatów, postanowił zrobić bukiet dla chorej babci. Na taką właśnie okazję czeka zły wilk. Z powodu tępka wypisał małą jarzynię sztywnego domu babci. Czekał tam na smaczny deser, na małego czerwonego kapturka.